Hallo, guten Tag. Mein Name ist Müller. Ich rufe wegen Ihres Stellenangebots an. Ist dieses immer noch aktuell? Tak, dziś będzie o pracy. Witam Was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. Zaczynamy! W moim dzisiejszym vlogu przedstawię przydatne słownictwo i zwroty związane z tematem pracy, zarówno na etapie jej poszukiwania, jak i wykonywania. Na moim kanale znajdziecie także wiele innych filmów poświęconych niemieckiemu słownictwu z różnych dziedzin. Praca to po niemiecku die Arbeit lub bardziej potocznie der Job. Możemy jej szukać na przykład poprzez ogłoszenie o pracę. To das Stellenangebot lub die Stellenanzeige. Dzwonić w sprawie ogłoszenia wegen des Stellenangebots oder der Stellenanzeige anrufen. Und ein Beispielsatz: Ich rufe wegen des Stellenangebots an. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Ich rufe wegen des Stellenangebots an. Ubiegając się o pracę, wysyłamy dokumenty aplikacyjne. Die Bewerbungsunterlagen. Składa się na nie podanie o pracę. Die Bewerbung oraz CV. To po niemiecku der Lebenslauf. Przesyłać to z kolei verschicken. Und ein Beispielsatz. Ich habe die Bewerbungsunterlagen per e-mail verschickt. Przesłałem dokumenty aplikacyjne mailem. Ich habe die Bewerbungsunterlagen per e-mail verschickt. Ubiegać się o pracę to z kolei sich um die Arbeit bewerben. I możemy powiedzieć ich bewerbe mich um die Arbeit lub um den Job als Rezeptionist. Czyli ubiegam się o pracę, o stanowisko recepcjonisty. Ich bewerbe mich um die Arbeit lub um den Job als Rezeptionist. Kolejnym etapem zdobywania nowej posady, die Stelle, jest rozmowa kwalifikacyjna. To po niemiecku das Vorstellungsgespräch lub das Bewerbungsgespräch. Und ein Beispielsatz: Am Dienstag gehe ich zum Vorstellungsgespräch. We wtorek idę na rozmowę kwalifikacyjną. Am Dienstag gehe ich zum Vorstellungsgespräch. Po pomyślnie przeprowadzonej dla nas rozmowie kwalifikacyjnej, my jako pracobiorca, der Arbeitnehmer, podpisujemy umowę o pracę, a więc der Arbeitsvertrag, z naszym przyszłym pracodawcą. Der Arbeitgeber. Podpisywać umowę o pracę to den Arbeitsvertrag unterschreiben lub unterzeichnen. Zawierać ją to z kolei abschließen. Przedłużać verlängern. Wypowiadać kündigen. A rozwiązywać to auflösen. Czasownik rozdzielnie złożony. Umowa o pracę może być na czas określony, befristet, także na czas nieokreślony, unbefristet, a także na okres próbny, to po niemiecku die Probezeit. Możemy zawrzeć także umowę o dzieło, to der Werkvertrag, a także umowę zlecenie, to po niemiecku z kolei der Dienstleistungsvertrag. Und ein Beispielsatz, przykładowe zdanie. Ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschrieben. Czyli podpisałem umowę o pracę na czas nieokreślony. Ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschrieben. Pracować to arbeiten. Jako als. Kiedy otrzymaliśmy już nową pracę, możemy powiedzieć ich arbeite als Abteilungsleiter. Pracuję jako kierownik działu. Ich arbeite als
Abteilungsleiter. Iść do pracy to zur Arbeit gehen. Jechać do pracy to zur Arbeit fahren. Natomiast dojeżdżać do pracy codziennie na przykład to pendeln. Pendeln. A teraz nieco o miejscach pracy. Pracować można w biurze, im Büro, w zakładzie, im Betrieb, w hotelu, im Hotel, w restauracji, im Restaurant, również w banku, bei der Bank, w firmie, bei der Firma, a także z domu, von zu Hause aus. Przejdźmy teraz do czasu pracy, czyli die Arbeitszeit. Pracować możemy na cały etat, Vollzeit, także na pół etatu, Teilzeit, ale również na zmiany, in Schichten. Poranna zmiana to die Frühschicht, popołudniowa zmiana die Spätschicht, nocna zmiana to natomiast die Nachtschicht. Można powiedzieć, ich bevorzuge Vollzeit in Schichten, a więc preferuję, wolę pracę na pełny etat na zmiany. Ich bevorzuge Vollzeit in Schichten. Równie ważne jak czas pracy jest oczywiście wynagrodzenie. Der Lohn. Stawka minimalna to der Mindestlohn, natomiast stawka godzinowa to der Stundenlohn. Dostać wypłatę, dostać wynagrodzenie to den Lohn bekommen. Und ein Beispielsatz, przykładowe zdanie, pytanie: Wie hoch ist der Lohn? Jak wysokie jest wynagrodzenie? Wie hoch ist der Lohn? Synonimem słówka der Lohn jest wyraz das Gehalt. I wreszcie urlop wypoczynkowy, der Erholungsurlaub. Potrzebować urlopu to Urlaubsreif sein, czyli dosłownie być dojrzałym do urlopu. Wziąć urlop to z kolei Urlaub nehmen. Iść na urlop, in Urlaub gehen. A przebywać na nim to im Urlaub sein. Und ein Beispielsatz, przykładowe zdanie. Ich habe noch keinen Urlaub in Anspruch genommen. Nie wykorzystałem jeszcze urlopu. Ich habe noch keinen Urlaub in Anspruch genommen. I na koniec jeszcze o chorobowym. Być niezdolnym do pracy to arbeitsunfähig sein. Z kolei być na zwolnieniu lekarskim to krank geschrieben sein lub auf Krankenschein sein. Zwolnienie lekarskie jako dokument, teraz już elektroniczny, to der Krankenschein lub die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Możemy powiedzieć seit gestern bin ich krank geschrieben. Od wczoraj jestem na zwolnieniu lekarskim. Seit gestern bin ich krank geschrieben. Inne ważne słowa i zwroty związane z tematem pracy to der Aufgabenbereich, czyli zakres obowiązków. I tu możemy zapytać, was gehört zu meinem Aufgabenbereich? Co należy do mojego zakresu obowiązków? Was gehört zu meinem Aufgabenbereich? Następnie die Kündigungsfrist, a więc okres wypowiedzenia. Wie lange dauert die Kündigungsfrist? Czyli jak długo trwa okres wypowiedzenia? Wie lange dauert die Kündigungsfrist? Następnie Überstunden machen, a więc pracować w nadgodzinach. Überstunden machen. Ich muss Überstunden machen. Muszę pracować w nadgodzinach. Ich muss Überstunden machen. I na koniec monatlich verdienen, a więc zarabiać miesięcznie. Wie viel verdienst du monatlich? Ile zarabiasz miesięcznie? Tak, możemy zadać takie pytanie. Wie viel verdienst du monatlich. Es wäre alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten film Wam się podobał,
to oczywiście będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału, dzięki czemu będziecie mogli na bieżąco oglądać i być również informowani o moich nowych nagraniach. Wir sehen uns im nächsten Video. Widzimy się w następnym vlogu. Bis dann. Tschüss.